Dzień dobry Państwu. 47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ćwiczyłem to cały dzień. Dyrektor festiwalu Tomasz Kolankiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Może do wszystkich kamer, tak po kolei. Kolejny festiwal z Twoim tutaj nadzorem. Kolejne ciekawe filmy. Ten festiwal jest trochę inny od poprzedniego, jeżeli mógłbym zauważyć. Jest przynajmniej w mojej ocenie i przynajmniej z tych filmów, które ja widziałem, a widziałem tak z 8, myślę, z 8, jest bardzo silny, jeżeli chodzi o kino gatunkowe, gdzie w poprzednim miałem wrażenie, że królowało tak trochę bardziej kino artystyczne. Nie wiem, czy masz takie wrażenie też. Może trudno powiedzieć. To jest troszeczkę tak, że ja trochę stosując taką terminologię piłkarską, jestem bardziej jakby selekcjonerem kadry niż trenerem kadrowym. Albo stosując karcianą terminologię, po prostu gram takimi kartami, jakie są rozdane. Nie mogę sam tutaj jak gdyby komponować sobie tak, jak może mi by się wydawało czasami, jak być powinno. No tylko rzeczywiście korzystam z tego, co zostało w danym sezonie wyprodukowane. Na pewno tych filmów gatunkowych trochę jest. Są i filmy wojenne, jest Mandy Wojenny, jeden czyli Orzeł. Jest no, taka hybryda gatunkowa, trochę czarna komedia, trochę horror, kino grozy, film o zombie, czyli film Apokawiksa. Natomiast bardzo dużo nadal jest tego kina, takiego arthouse'owego, kina artystycznego, takiego kina autorskiego, można powiedzieć. Bo czy jak gdyby i Oskolimowskiego, czy Chleb i sól Damiana Kocura, czy oczywiście film Agnieszki Smoczyńskiej, Silent Twins, czy Kobieta na dachu Jadowskiej, czy znowu Iluzja, Cicha Ziemia i tak dalej, i tak dalej. Zresztą tych filmów artystycznych też jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że to, co jest najciekawsze w polskim kinie w ostatnich latach, to jest taki moment, kiedy twórcy kina autorskiego, kina artystycznego sięgają po gatunek i w jakiś sposób czytają go przez swoją wrażliwość. Tak na pewno jest na przykład właśnie w przypadku Ksawerego Żuławskiego. To na pewno, to na pewno. Ja szczerze mówiąc, kiedy ja oglądałem film Ksawerego Żuławskiego, miałem takie wrażenie, że to jest taki właśnie bardziej blockbuster niż taki film, który występuje na festiwalach, ale po jakimś czasie też zacząłem się zastanawiać, czy może właśnie siłą tego filmu nie jest to, że on jest w pewnego rodzaju prosty w swoim tym, co chcę powiedzieć. Nie wiem, czy masz takie wrażenie. Wydaje mi się dosyć wielowymiarowy jednak. To znaczy, to na pewno jest tak, że to jest jazda. Nie? To jest jazda bez trzymanki, jest po prostu czat, od początku do końca jedziemy, jest na grubo, naprawdę on się nie zatrzymuje w pół jak gdyby kroku nigdy. Tak. Tylko wręcz dodaje tam ten pedał gazu, dociska. Tak, gdyby to była amerykańska produkcja, to pewnie byłoby 200 milionów budżetu, wybuchy nie, no i tak, eksplozji. Nie, to byłby jak gdyby film na pewno wtedy olbrzymi i też by taki bardzo takim potencjałem popularny. Ale proszę zauważyć, że to jest film, który tak naprawdę mierzy się z najistotniejszymi problemami współczesnego świata, tak? To znaczy mamy tutaj pandemię, mamy tutaj konflikt, młode pokolenie kontra starsze pokolenie i przede wszystkim katastrofa klimatyczna, tak? To znaczy jak się ma film, który powstał jednak już parę miesięcy temu, dopiero co prawda ma mieć premierę, natomiast oczywiście nakręcony został jakiś czas temu, zmontowany został no, dopiero co, który reklamował się sloganem, że jakby to wyszło z wody, tak? Że to jest film, gdzie jest po prostu zrzut chemicznych odpadów do rzeki, tak? Więc ja przepraszam bardzo, ale no jednak jest to w jakimś sensie film profetyczny, prawda? Więc to jest tak, że oczywiście ten film na wielu poziomach no, może być oczywiście krytykowany, że to jest może właśnie takie kino popularne, ale z drugiej strony, no ale od czego jest kino tak naprawdę? Od tego, żeby odczyniać, wiesz, takie rzeczy właśnie, no jak jakieś traumy po prostu społeczne. Mamy traumę jak gdyby pandemii, mamy traumę katastrofy klimatycznej, mamy jak gdyby toczący społeczeństwo konflikt i Żuławski mówi, no, no proszę bardzo, to jedziemy po prostu nad morze, wszyscy po prostu na wiksę i jest jazda i nie, jak gdyby trzeba to odczynić po prostu. Jest też pełen cytatów, na przykład ja z Kisłą, kiedy zobaczyłem cytat z Plutonu. Nie, w ogóle film jest naprawdę na wielu poziomach, wydaje mi się, bardzo, bardzo ciekawy. To na pewno nie jest taki film, który się będzie wszystkim podobał. Tak, to na pewno. Ja się staram jednak mieć trochę zawsze takich filmów w konkursie, które dzielą publiczność. Wydaje mi się, że trochę najgorzej jest, kiedy publiczność wychodzi z filmu i tam mówi, a no, okej. Okay. Takie okej, nie? Tak, że to jest taki film... Fajne taki 7 na 10. To jest taki film, tak jak... Jak mam taką kategorię, taki film jak taka ciepła herbata z cukrem i z cytryną, jak gdyby po głównym wydaniu serwisu informacyjnego, prawda, do obejrzenia. No ja wolę jednak takie filmy, które właśnie trochę jakoś polaryzują, które nie pozostawiają widzów obojętnych. Może ktoś czasem wyjdzie, a może ktoś będzie właśnie zachwycony. Tak. Trochę też tak jest, że wydaje mi się, że po to są festiwale, żeby prezentować też odważne rzeczy, żeby nie starać tylko na takie kino jak gdyby bezpieczne, tylko żeby właśnie też premiować tych, którzy próbują. To się czasem wydaje, czasem udaje, czasem nie udaje, ale jednak ja zawsze doceniam jakąś ambicję, jakąś próbę. No szczególnie na przykład mimo tego, w jaki sposób to przeprowadzony i jak bardzo może być kontrowersyjny, należy
powiedzieć, że film na przykład Jerzego Skolimowskiego, IO, jest bardzo odważnym, takim bardzo świeżym projektem tak naprawdę, jeżeli chodzi o przeprowadzenie tego. Tak, ja myśląc o filmie Skolimowskiego, się zastanawiałem po projekcji tego filmu, długo o nim myślałem. I tak od razu przyszło mi jak gdyby na myśl, tak, że no oczywiście ja znam Skolimowskiego od lat, jak gdyby cenię jego w sensie twórczość, jego znam od lat. Bardzo cenię tego twórcę, to był taki jeden z moich ulubionych reżyserów, jak byłem na studiach filmoznawczych. No ale znam też dobrze tą jego historię, wiem, że on był najpierw poetą, potem właśnie zaczął jak gdyby pisać scenariusze, potem zaczął jak gdyby robić filmy, w których sam grał, potem robił te filmy za granicą, a potem przestał robić filmy. I po prostu przez 20 lat malował obrazy. Żył po prostu jako malarz, został artystą malarza. I w tym filmie jest coś takiego, jakiejś takiej wspaniałej dezynwoltury. No widać, że to jest właśnie film tak robiony. On się nie musi przed nikim w ogóle tłumaczyć z niczego. On już robi tak, jak uważa. On może sobie wziąć jedną z najważniejszych światowych aktorek i po prostu potem je wyciąć praktycznie całą, prawda? Więc jest to tak wspaniałego, w takiej właśnie pełni jakiejś takiej wolności właśnie twórczej, która właśnie mi się kojarzy z takim właśnie, z takim z pozoru jak gdyby takim od niechcenia gestem malarza, a tak naprawdę no to jest właśnie znak artysty. Więc wydaje mi się, że ten film jest bardzo ciekawy i na pewno bardzo świeży, tak jak powiedziałeś. Tak, tak. I wiesz, to może brzmieć dziwnie, ale skojarzyło mi się to totalnie z filmem Marzyciele. Że to jest właśnie film stworzony przez zasłużonego artystę, tak, u schyłku tak naprawdę swojej twórczości, który jest totalnie odjechany i zupełnie inny od wszystkiego, co były wcześniej. No mogą sobie czasami, reżyserzy mogą sobie pozwolić na coś takiego właśnie w tym momencie, kiedy już tak naprawdę nic nie muszą, tak. A z drugiej strony robią taki film, no, który, kto wie, być może to będzie ostatni film na przykład z Skolimowskim, zresztą sam Skolimowski wydaje mi się wspominał, że on raczej właśnie tak myśli o tym filmie, ale więc to jest, jest też wtedy takie, podejrzewam, że to może być uwalniające w jakiś sposób, zresztą już nie, on się już z nikim nie musi ścigać, wygrał wszystko, co miał wygrać. No tak. Może po prostu sobie pozwolić naprawdę na jakiś taki wspaniały, na taki gest właśnie, takiej czystej swobody artystycznej, a z drugiej strony no bardzo taki potrzebny film, wydaje mi się. Miałem też takie wrażenie, w zeszłym roku interpretowaliśmy trochę współczesność poprzez przeszłość, czyli te lata 80., do których wracaliśmy, do tego, żeby na przykład, nie wiem, czy to niektóre zdania obecne na temat cenzury, które można zinterpretować poprzez to, co było kiedyś. W tym roku jest tego dużo mniej, wydaje mi się. Wydaje mi się właśnie, że mamy też takie potrzeby, żeby naprawdę głośno zacząć mówić o tych kwestiach, które nas dotyczą. I bardzo to szczególnie widać przy kwestiach ekologicznych, które w wielu filmach się pojawiają tak naprawdę. Na pewno tak. To znaczy, te kwestie ekologiczne są istotne. Ja tutaj tylko ja udzielam od kilku dni bardzo istotnych wywiadów. Więc ja tu figurkę, witam Państwa na 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, opowiadam nie 7, tylko 57 razy tak naprawdę co godzina, można powiedzieć, że mam okazję takie zdanie wypowiedzieć. Ale rozmawiając z dziennikarzami czy z dziennikarkami, ja zawsze jednak staram się pamiętać o tym, że ja jestem jednak historykiem filmu. Więc dla mnie to takie rysowanie trendów jak gdyby co rok. Nie, to jest, no wiadomo, że to jest ja wiem, no tylko, że to nie, że to jest po prostu jak gdyby, że to z pewnej perspektywy jak gdyby czasu się widzi faktycznie, jakie były trendy, na przykład dekadę temu, prawda? Tak na bieżąco jest to bardzo trudno uchwycić, także dlatego, że filmy mają bardzo różny czas powstawania. To na pewno. To znaczy na przykład tutaj na festiwalu mamy taki film jak Brod Pik, jak Orzeł, które w ogóle zaczęły powstawać przed pandemią jeszcze. To są takie filmy, które naprawdę od wielu lat są wyczekiwane. Ale jeżeli chodzi o sprawy ekologiczne, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne na kilku poziomach. Z jednej strony to jest tak, że rzeczywiście ten temat się pojawia na ekranie i tutaj możemy mówić o takiego pewnego rodzaju planet placement, tak? To jest, my zresztą mamy taką konferencję w tym roku właśnie pod hasłem Planet Placement. To jest, muszę tutaj pochwalić akurat nie siebie, tylko moje współpracownice z Gdynia Industry, Marty Szymałek i Jannę Łapińską i naszych partnerów, czyli przede wszystkim Film dla Klimatu, taką grupę, która działa przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych. Właśnie za taką, to KIPA właśnie zaproponowała taki temat tej konferencji. To jest taki ewenement troszkę w skali światowej. To jest międzynarodowa konferencja powstająca we współpracy z Komisją Europejską. W każdym razie pierwszy raz rozmawiamy nie o green filmingu, czyli nie o tym, jak ekologicznie produkować filmy, tylko o tym, jak pozycjonować ekologię na ekranie. Czyli właśnie znamy sformułowanie product placement, to my tutaj ten product to jest właśnie planet, tak? Czyli tym produktem jest planeta. Tak. Planet. O,
Zupałem. Takie catchy. W każdym razie, więc my staramy się o tym na kilku poziomach jak gdyby myśleć. Z jednej strony jest ważne to, co jest na ekranie, z drugiej strony bardzo ważne jest to, co jest właśnie na planie, żeby była właśnie zrównoważona produkcja, żeby unikać tworzenia śladu węglowego. To są czasem takie głupie rzeczy, jak to, żeby na przykład wykorzystywać sztućcy wielorazowego użytku na planach jak gdyby filmowych, żeby nie korzystać z agregatów spalinowych prądotwórczych, tylko podpinać się pod sieć i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo różne, takie bardzo praktyczne rozwiązania, które się przekładają rzeczywiście na to, że produkcja jest ekologiczna. My jako festiwal też prowadzimy takie działania, zresztą od wielu lat. Budynek GCF-u jest w ogóle budynkiem ekologicznie wybudowanym. Tam jest tak zwana szara woda, czyli jak gdyby woda z mycia rąk, służy potem do spłukiwania toalet i tak dalej. Od kilku lat rozwijamy różne proekologiczne działania. W tym roku mamy takie działanie sadzenia drzew. Na przykład można zeskanować kod QR, 9,90, jedno drzewo posadzone. Ja codziennie sadzę 3, już mam 17, dlatego że jednego dnia troszeczkę inną liczbę posadziłem, bo jak wiemy, 17 się nie dzieli przez 3. W każdym razie mamy tych działań cały szereg. Tutaj też nasi partnerzy, na przykład Kino Polska właśnie ma rowery, jak gdyby, którymi można jeździć, także mamy elektryczne autobusy, które wożą ludzi między lokacjami filmowymi, więc staramy się na bardzo wielu poziomach o tej ekologii myśleć, dlatego że no, ta katastrofa klimatyczna postępuje. Oczywiście my jako wielka impreza kulturalna też generujemy gigantyczny ślad węglowy. Tutaj nie ma jak gdyby cudów, ale na przykład nasi zagraniczni goście konferencji Planet Placement są z nami zdalnie po prostu. My porzuciliśmy jak gdyby w ogóle refundowanie biletów lotniczych dla polskich gości. Wyłącznie jak gdyby pociągi, zresztą PKP też jest naszym partnerem. Więc stawiamy rzeczywiście na najbardziej ekologiczne rozwiązania, jak się da. My jesteśmy po prostu na wielu etapach. Oczywiście nie wszystkiego się da zrezygnować, ale no, mamy różne takie działania. Od tego, że plastik na tej twojej akredytacji jest to ekologiczny plastik z recyklingu właśnie. My zresztą mamy też różne takie działania potem właśnie wykorzystywania takich, takich rzeczy. Stawiamy na przykład na scenografię, która jest wielokrotnego użytku i tak dalej, i tak dalej. Więc to są czasami takie drobne rzeczy, wydaje się, ale bo przy tak dużej imprezie też nagle okazuje, że jest bardzo dużo. No. Więc staramy się jednak myśleć o tym wielopoziomowo, od tego, co jest na ekranie, po to, co jest właśnie na samym festiwalu. Czyli Naomi Watts nie przyleci odrzutowcem. Nie, ona odrzutowcem nie przyleci, chociaż nie ukrywam, no, że część, jak gdyby, no, część ekip do nas przylatuje samolotem. No, na przykład Agnieszka Smoczyńska ma premierę filmu Silent Twins w Los Angeles, prawda? W Los Angeles, w San Francisco, jak gdyby w kilku miastach amerykańskich, przylatuje do nas właśnie z Los Angeles na premierę tutaj, no ale tak czy tak musiałaby jakoś wrócić, to, no tak. Chyba że promo. to trochę trwa jak dokładnie. Tak. Chciałem też zapytać, jaki może, wiadomo, że nie jesteś w stanie stworzyć jakiegoś klucza wyboru filmów, który miałeś w tym roku, bo to jakby, tak jak mówiłeś, jesteś selekcjonerem i wybierasz, co dostajesz, ale może tak, jakiego rodzaju ustawienie wybrałeś na początku? Ja mam kilka kluczy w ogóle. To jest tak, że to jest bardzo taka skomplikowana materia, bo tych filmów jest, tak naprawdę tego miejsca nie jest tak dużo. W tym roku to w ogóle było tak, że po wybraniu takich zupełnie oczywistych jak gdyby filmów faworytów, ja już miałem 10 tytułów, tak miałem, że okej, przy 12, które mogłem wybrać. I tych kluczy jest kilka, to znaczy ja się staram też dzielić troszeczkę tak, żeby ten festiwal jednak był różnorodny, żeby on nie wykluczał jak gdyby też różnych, różnych twórców, różnych prądów, żeby jakiś taki balans zachować, więc na przykład staram się nie przeważać za bardzo w stronę, żeby nie było tylko debiutantów, prawda? No bo tak sobie myślę, mamy taki festiwal w Koszalinie, Młodzi Film, to jest festiwal, gdzie są sami debiutanci, no my takim festiwalem nie jesteśmy, więc siłą rzeczy nie będziemy samych debiutantów pokazywać. Z drugiej strony nie chcę mieć tylko tutaj klubu seniora, prawda, i pokazywać wyłącznie tych wielkich mistrzów, prawda, którzy ten... Staram się jakiś balans zachować, więc mam różne takie podkategorie, że tak powiem. Więc na przykład mam kategorię, taką podkategorię miałem na przykład właśnie takiego odważnego, artystycznego debiutu filmowego. I tutaj różne filmy się w tej kategorii ścierały. Więc na przykład Damian Kocur, który zrobił film Chleb i sól, na mojej liście jak gdyby nie ścigał się z Jerzym Skolimowskim raczej, tylko raczej się ścigał właśnie, nie wiem, z Martą Minorowicz, z Agnieszką Woszczyńską. No właśnie z osobami, które też stworzyły właśnie artystyczny debiut, wchodząc dopiero do kina. No i staram się też różne tego rodzaju klucze. No a koniec, oczywiście potem na koniec staram się to wszystko zburzyć, te wszystkie klucze, no tak. I ułożyć to jeszcze raz tak, żeby to było jak najbardziej harmonijne i żeby jednak jak najszerzej
pokazywało, już troszeczkę abstrahując od tego, jaki twórca czy jaka twórczyni to zrobiła, natomiast koncentrując się na samych filmach. Ale bardzo często się okazuje, że te listy tak naprawdę potrafią być dosyć zbieżne ze sobą, dwie. Mhm. Natomiast oczywiście też pracując nad selekcją, to nie jest tak, że ja sam siadam i mówię, a dobra, to ja teraz jestem najmądrzejszy na całym świecie, ja wam teraz Państwu powiem, ten jest dobry, a ten jest niedobry. Dokładnie. Ja mam grono doradców, doradczyń, które też tak się staram skompletować, żeby to były osoby w różnym wieku, różnej płci i przede wszystkim z różną wrażliwością filmową, ale najważniejsze dla mnie jest to, że ja się bardzo często z nimi nie zgadzam. To są osoby, które mają inne patrzenie niż ja, które mają inne spojrzenie na kino niż ja. I to są osoby, które ja bardzo cenię, bardzo lubię się z nimi kłócić też czasami, ale ja potrzebuję takich sparring partnerów, sparring partnerek, które właśnie myślą inaczej niż ja, dlatego że no, to jest troszkę w takiej myśl takiej zasady, że jak trzy osoby ci mówią, że jesteś pijany, to się idź połóż. Tak? Jeżeli trzy osoby ci mówią, że nie, że ten film jest niedobry, to znaczy, że być może naprawdę powinniśmy się zastanowić, czy ten film na pewno jest dobry. Tak? Czyli mówisz, że to artystyczny film o leżeniu przez dwie godziny jednak nie wszedł. Jest, nie, no oczywiście to jest tak, że ja też, tak jak mówię, robię to z pełną świadomością tego, jaki to jest festiwal. Mhm. Ja bym na pewno inaczej wybierał filmy, jakbym programował Festiwal Nowe Horyzonty. Mhm. Inaczej bym wybierał filmy, jakbym programował Festiwal właśnie Młodzi Film. A inaczej bym programował filmy, jakbym wybierał filmy, jakbym programował Festiwal Kino Dzieci, prawda? Mhm. No tak. No, na pewno. Myślę, że... No tak, ale to jest też tak, że ten festiwal ma swoją jakąś specyfikę. Ja jestem tak, że ja wyrastam jak gdyby z ducha z jednej strony kina gatunkowego, a z drugiej strony na pewno takiego ekstremalnego kina artystycznego. Tak, więc ja na przykład jak widzę właśnie film, gdzie ktoś leży przez dwie godziny, to nie mam z tym problemu, tak jak u Andy Warhol nawet przez więcej niż dwie godziny, jak kręcił swojego kochanka, to gdyby ja w to wchodzę, tak? Ja potrafię na tym siedzieć tych kilka godzin w kinie, nie mam z tym problemu. Natomiast no, podejrzewam, że gdybym coś takiego tutaj zaprezentował publiczności kosztem jakiegoś filmu z gwiazdami, który jest wyczekiwany i który też jest dobry tak naprawdę, to długo bym tu nie popracował. Będzie długo właśnie film o dębie, z tego co widziałem, już jakieś zwiastuny. No tak, zobaczymy. Jest kilka ciekawych propozycji. W ogóle jest też, no było też trochę freakowych rzeczy w polskim kinie, których się nie udało na festiwalu zaprezentować, ale tak, no wydaje mi się, że polskie kino jest w takim dosyć ciekawym momencie i dobrym i też to jest znakiem tego też oczywiście to, że te filmy też są obecne na międzynarodowych festiwalach, ale tutaj znowu, to znów nie jest żaden wyznacznik. To znaczy, to nie jest tak, że jak ktoś się dostaje na jakiś festiwal międzynarodowy, to automatycznie musi być w Gdyni. To jest tak, że my tutaj jednak, no ja też podejmuję decyzje tak jak wszystkie inne festiwale. Oni też mają jakąś swoją politykę festiwalową. Proszę też pamiętać, że był taki film u Diego Allena, to jest taki reżyser, nie wiem czy można na antenie jeszcze mówić, takie no, nazwisko. Nie wiadomo czy jeszcze mówić. Ale no, on zrobił kilka filmów jednak. I on zrobił taki film Koniec z Hollywood End. Gdzie główny bohater jest reżyserem filmowym, który przystępuje do pracy nad filmem, ale niestety traci wzrok. I kręci cały film, nie mówiąc o tym nikomu, że stracił wzrok, z takim asystentem chińskim, niby operatorem, żeby nikt się nie poznał. I na koniec ten film dostaje się na festiwal w Cannes, oczywiście dostaje Złotą Palmę i tak dalej, mimo że on go kręcił w ogóle na ślepo. Tak? Więc to trochę pokazuje, że zawsze się znajdzie jakiś festiwal, który docenia po prostu. Tak, więc jeżeli macie dziwne filmy, to Tomasz zaprasza, na pewno któryś z nich wejdzie. Jest taka szansa. W takim razie bardzo dziękuję za rozmowę. Dowiedziałem się wiele i że teraz wiem, jak myśleć o tym, co wybrałeś. Czyli tak, komedia była dobra. I zapraszamy tutaj na festiwal. Jest bardzo miła atmosfera, są mili ludzie. To jest pierwszy festiwal tak w sumie bez pandemii, więc tak. Nawet nie 13 maseczek, co jest bardzo przyjemne, bo ja szczególnie na sali. No tak, to oczywiście był problem. My nadal jak gdyby mamy te wszystkie, może w sensie część publiczności oczywiście chodzi w maseczkach, zachęcamy wręcz nawet, jeżeli ktoś ma ochotę. Na pewno nie każemy zdejmować tych maseczek. Mamy też wszędzie te płyny do dezynfekcji i tak dalej, więc my o tym pamiętamy, że ta pandemia wcale się nie skończyła. Tak, i ale też jest taki moment, że ona pewno zaraz będzie narastać. Natomiast rzeczywiście no, zostały zniesione wszystkie obostrzenia, tak. Więc my też staramy się normalnie funkcjonować. Ten wariant wirusa, który teraz jest też znacznie mniej niebezpieczny. No jakoś wydaje mi się, że musimy też wszyscy się nauczyć trochę żyć z powrotem normalnie. Więc dla nas też to było bardzo ważne, żeby publiczność wróciła do kina po prostu, bo myśmy przez jakiś czas no, tak flirtowali z taką ideą takiego hybrydowego festiwalu, ale nie.
Po prostu na festiwal trzeba przyjechać, trzeba oglądać z ludźmi te filmy w kinie, trzeba pójść na spotkanie. Ja zauważyłem, że od pandemii jak gdyby jest tak, że każde spotkanie jest 20-30 minut dłuższe z publicznością. Ludzie chcą po prostu tego spotkania właśnie z tymi twórcami, z tymi twórczyniami. Też ci twórcy tego potrzebują, no bo to jest strasznie fajnie zrobić film na jakąś platformę streamingową, który jest najlepszy w ogóle, ma najlepszą klikalność na świecie, w Bahrajnie w ogóle ma niesamowite wyniki, prawda, czy nie wiem, w Indonezji. Ten twórca jak gdyby siedzi i sobie myśli, no świetnie, że ileś tam w Bahrajnie ludzi w Indonezji zobaczył mój film, ale jak gdyby ja nawet nie wiem, czy mi się podobał. Tak. Czy jestem w ogóle popularny? Więc wydaje mi się, że to sprzężenie zwrotne jest też dla twórców niezłychanie istotne. Więc to jest coś takiego, że to, ja wydaje mi się, że tego potrzeba po prostu. Trzeba się spotkać i razem oglądać. Spotkajmy się razem, oglądajmy. Jak nie, to dopadnie nas sinica, która zmienia ludzi w zombie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. Tomasz Kolankiewicz, Jakub Wejcznych. Do zobaczenia.